No, mamy godzinę 12:57. Kochani, jest obiad. Obiad i co mamy na obiad? Mamy zupkę pomidorową, bardzo dobra. Bielony, kapusta biała, marchewka, ziemniaczki, no i oczywiście kompocik też jest. No. Także mamy dzisiaj 8, kochani, listopada, 2020 rok, niedziela. Jestem 10 dzień już tutaj na kwarantannie, mimo że od 4 dni jest wynik negatywny. Temperaturę miałem rano 36,2 stopnie Celsjusza, to był test dotykowym w czoło. No i czekam, co ze mną będzie dalej. Jutro się rozstrzygnie, socjalna wróci z pracy, do pracy i myślę, że będą decyzje podjęte i że wrócę wreszcie na dół. No z tego, co się zorientowałem, dzwoniłem do kolegi, który jest w izolatce. To jest ten kolega pierwszy, który ma koronawirusa, który to miał zgodę dyrekcji, żeby codziennie w dni robocze do miasta na WTZ-y, na zajęcia. I wygląda, prawdopodobnie od niego się zaczęło. No z nim jest tam w tej izolatce na pierwszym piętrze, to jest pokój na końcu korytarza, za palarnią. Jest Lomek z mojego pokoju. No ja nie mam, czyli Lomek musiał od kogoś podłapać. Być może, że od niego. I jest tam jeszcze jeden kolega, który był w pokoju z kolegą Mirkiem, który jest na kwarantannie, który pokazał swoją twarz, wyraził zgodę. Także pan Mirek miał kontakt z osobą ze swojego pokoju. Także kochani, tutaj jest też kolega z pokoju, w którym ten właśnie pierwszy miał koronawirusa, co na te zajęcia WTZ-y do Trzybiatowa jeździł. Tam za ścianą jest drugi kolega, który z tego pokoju. No Mirek to wiadomo. Miał kontakt z kolegą z jego pokoju, który podobno ma koronawirusa i jest tam w izolacji. No jest jeszcze za ścianą jeden kolega z pokoju kolegi, z którym razem byli z tym pierwszym, który ma koronawirusa. No także można powiedzieć pełno wokół, może nie pełno, ale wokół mnie trzech, którzy mieli koronawirusa. No u mnie nie wykryto, no ja też nie czuję, żebym miał, chociaż no, nie mam kaszlu, nie mam temperatury, ale nadal mam tą potliwość jakoś po coś, nie wiem, czy to po przeziębieniu jeszcze osłabienie, czy dochodzi czynnik nerwowy, trudno mi powiedzieć. W każdym razie nie jest jeszcze ze mną dobrze. No to tyle, kochani, na obiad.